Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do Was Kturkonesur i dzisiaj mam dla Was ciekawostkę z dalekiej północy, która objawia się pod postacią whisky z destylarni, z Kappa. Jakiś czas temu byłem na zakupach w jednej z większych sieciówek, które funkcjonują w Wielkiej Brytanii i rzuciło mi się w oczy takie bardzo ładne opakowanie, bardzo proste i takie elegancko ciekawe, ale też bardzo nowoczesne w swoim designie. Akurat ta whisky była na dosyć dużej promocji, więc stwierdziłem, że się skuszę. Przy okazji zobaczyłem, że jest to whisky z Orcad i pomyślałem sobie, że a nuż będę miał whisky z destylarni, która jest najwyżej wysunięta na północ ze wszystkich destylarni w Szkocji. Niestety byłem w błędzie, ponieważ jeszcze dosłownie kilkaset metrów wyżej na północ jest destylarnia Highland Park, która jest w tej samej miejscowości, dosłownie dwie ulice obok, dwie równoległe ulice obok Kappy. Kappa jest przy samym brzegu Zatoki Kappa, tak jakby, natomiast Highland Park jest troszeczkę bliżej centrum wyspy. Sama nazwa Kappa pochodzi z języka staronordyckiego i oznacza łódź, także tutaj nawet na logo destylarni widać, że to pierwsze A to jest tak naprawdę łódź i żagiel. I na tym nawiązania do wikingów i staronordyckiego się nie kończą, ponieważ ta whisky ma nazwę Skyren. I Skyren w staronorskim znaczy jasne, błyszczące czy też migoczące nieba. Skąd taka nazwa? Nazwa pochodzi stąd, że Orkady są bardzo wysoko na północ, ocierają się już o koło podbiegunowe. Także dzień polarny i noc polarna są tam dużo bardziej odczuwalne. Może nie tak bardzo jak głęboko na północy Norwegii i Szwecji, ale zdecydowanie już bywa tak, że przez całą dobę jest jasno. Może nie jest cały czas słońce nad horyzontem, ale jest to takie właśnie migoczące, wschodzące słońce, które sprawia, że niebo jest takie pięknie świtające, powiedzmy. I tak samo Kappa, jak i Highland Park bardzo mocno odnoszą się w swojej tradycji do kultury nordyckiej, kultury wikingów, ponieważ wikingowie do późnego średniowiecza byli właścicielami, tak jakby władali tą wyspą, więc na Orkadach, mimo że Orkady są teraz przynależne do szkockich Highlandów i są jedną z 8 jednostek administracyjnych w szkockich Highlandach, to ciągle bardzo mocno podkreślają swoją historię związaną z wikingami. I tak jak w Highland Parku można znaleźć bardzo dużo nawiązań, ponieważ design ich butelek nawiązuje do czasów nordyckich, i ich nazwy limitowanych serii wypustów w tej chwili też mają nazwy królów wikingskich. Tak Kappa w swojej nazwie i w nazwie akurat tej konkretnej whisky, którą tutaj mam dla Was dzisiaj, jest też bardzo mocno zakorzeniona w tradycji wikingów po prostu. I tak. Destylarnia była założona w 1885 roku i po różnych perturbacjach, sprzedażach i tak dalej została do pewnego stopnia zamknięta w 1994 roku. Przez 10 lat funkcjonowała jako magazyn, który nie produkuje swojej whisky i w 2004 roku została praktycznie kompletnie zamknięta. Aczkolwiek chwilę później zapadła decyzja o tym, żeby tą destylarnię zupełnie odbudować i od 2004 zaczęła się jakaś tam delikatna produkcja ze swoimi kilkunastoletnimi whisky na różne festiwale i od 2009 roku tak jakby otworzyła się ta destylarnia oficjalnie na nowo i zaczęła wypuszczać swoje nowe whisky, a nie tylko whisky, które są leżane jeszcze w wcześniejszej iteracji tej destylarni. Właścicielem tej destylarni w tej chwili jest Chivas Brothers, czyli koncern Pernod Ricard. Tak samo jak zresztą Aberlauera, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Mamy tutaj podane, że to jest 700 ml przy 40% alkoholu. Nie jest nic powiedziane na temat filtracji na zimno. Nie jest nic powiedziane na temat wieku. Natomiast jeżeli destylarnia ruszyła w 2004 czy oficjalnie w 2009, to można się spodziewać, że są to whisky 7-8-letnie może. Może też jest mieszanka trochę młodszych. To, co jest bardzo ciekawe na temat tej whisky, jest to, że jest to
whisky, która jest w 100% z pierwszego napełnienia beczek. Co znaczy pierwsze napełnienie? Znaczy, że zazwyczaj whisky leżakowane są w beczkach, których wcześniej przez kilka lat był leżakowany bourbon. Natomiast tutaj są to surowe beczki, powiedzmy, w których nie leżał żaden inny alkohol wcześniej, więc można się spodziewać bardzo wyrazistych i bardzo mocnych aromatów, ponieważ nic wcześniej nie przegryzło się przez to drewno, które jest w tych beczkach. Beczki można używać wielokrotnie i w Szkocji normalne jest to, że wypełnia się beczki po 3, po 4 razy na przykład. Są potem specjalne procesy odnawiania tych beczek, które sprawiają, że można ich używać więcej. Natomiast generalnie przyjęta zasada jest taka, że im więcej razy beczka została napełniona alkoholem, tym mniej z siebie oddaje i tym dłużej musi ten alkohol leżeć, żeby miał jakieś ciekawe aromaty w sobie. Destylarnia sama w sobie jest dosyć mała. Pracuje tam 5 osób, dosłownie 5 osób razem z master blenderem. I to można znaleźć w materiałach promocyjnych, które destylarnia wypuściła na swoim YouTubie. Zresztą polecam obejrzenie ich filmików, bo wszystkie są bardzo ładnie wyprodukowane i mają świetne widoczki. Tam sobie operatorzy jeżdżą po orkadach i pokazują, w jakich warunkach, z jakimi warunkami muszą się ci wyspiarze spotkać, żeby sobie normalnie żyć. Whisky posiada jeden destylator, tak jakby do alkoholu niskoprocentowego, który nazywa się wash albo low wine po angielsku. Jeden destylator do alkoholu wysokoprocentowego, który nazywa się spirit still. I ciekawostką jest to, że w większości destylarni istnieją destylatory, które są w kształcie cebuli. Natomiast tutaj ten pierwszy destylator do niskiego alkoholu tak jakby jest w kształcie cylindra. I jest to podobno ostatni taki destylator, czy ostatni taki alembik, który w ogóle funkcjonuje w Szkocji. To jest taka ciekawostka. Więc mają jeden taki, jedną parę. I z tej jednej pary są w stanie wyprodukować 1 milion litrów alkoholu rocznie. Może się wydawać, że to jest dużo, ale taki Laphroaig, którego wam prezentowałem parę odcinków temu, jest w stanie wyprodukować prawie 3 razy tyle. Ma 3 destylatory do tych niskich alkoholi i 4 destylatory do tych wysokoprocentowych alkoholi. Więc jest to dużo, dużo większa produkcja. Także Skapa jest jedną z mniejszych destylarni, nie najmniejszą, ponieważ najmniejsze mają po 2-3 osoby tak naprawdę pracujące, ale o tym będę jeszcze mówił kiedy indziej w odcinku na temat whisky z jednej z takich właśnie destylarni. I tak oto mamy piękny karton z zieloną trawą i niebieskim morzem i prawdopodobnie jakimś niebem, które tutaj jest narysowane. Mamy napisane, że to jest Orcadian. I Skapa bardzo mocno podkreśla, że to jest whisky nie tylko szkocka, ale to jest orkadyjska whisky. I oni bardzo, bardzo mocno podkreślają tą swoją przynależność geograficzną, powiedzmy, do Orkadów. Mamy na przedzie kartonu napisane, że akurat moja whisky to jest batch SK11 z archipelagu Orkad, amerykańskie beczki dębowe. I tak, i mamy tutaj taki trochę romantycznego opisu, że zainspirowani letnimi, jasnymi, migoczącymi nieboskłonami, opisanymi w staronorskim jako skiren. Ta konkretna whisky jest w 100% i tylko i wyłącznie dojrzewana w beczkach amerykańskiego dębu pierwszego napełnienia, żeby uzyskać gładką, kremową słodycz z nutą tropikalnych owoców, cytrusów i nadbrzegowego brzosu. Z tyłu mamy znowu piękne logo i datę, w której została destylarnia otwarta, i mamy taki horyzont, do którym sobie ta łódka z częścią logo Skapy płynie. I mamy więcej pięknych, kwiecistych, romantycznych opisów. I tak samo filmiki samej destylarni są też pięknie romantyczne. Czas ją otworzyć. Pamiętam, że z tym wiekiem był ogromny problem, żeby je otworzyć za pierwszym razem. Trzeba było się nieźle nasiłować. I mamy piękną, przezroczystą butelkę. Już niestety jest w niej niewiele alkoholu. Natomiast butelka ma podobny design. Sam kształt butelki jest standardowym kształtem butelki whisky. Tutaj jest tak wytłoczona ta linia horyzontu. Gdzie to będzie widać? Będzie trochę widać. Jest wytłoczona ta linia horyzontu i ta łódka, która jest symbolem. W Skapie mamy etykietę, na której jest nazwa destylarni. Napisane, że to jest Orcadian, że orkadyjska. I mamy też drugą etykietkę, na której jest napisane dokładnie to samo, co jest napisane na kartonie z przodu.
Także tak. Nie jest nic powiedziane na temat tego, czy został tutaj dodany karmel. Ja mam whisky z dystrybucji angielskiej, z dystrybucji brytyjskiej, więc tak nie będzie tutaj nic powiedziane na ten temat. Natomiast po samym kolorze można zauważyć, że jest to jednak bardzo ciemny bursztyn, więc spodziewam się raczej, że jest tutaj dodany barwnik E150. Niestety. Tak na pierwszego niucha tutaj mi się trochę kojarzy, kojarzą mi się trochę pączki z nadzieniem. Co jest dziwne, niespodziewane, ale... Taki kawałek ciasta z... taki kawałek właśnie ciasta z bardzo mocno owocowym nadzieniem. No jestem bardzo ciekaw, od dawna tej whisky nie piłem. Ona sobie trochę stała i czekała, aż w końcu się zabiorę za tą recenzję. Zdążyło jej dosyć dużo zejść w międzyczasie, ale musiałem się w którymś momencie zatrzymać, żeby nie spić jej całej i tak sobie musiała trochę odczekać. Obtoczę sobie ścianki. Tak jak mówiłem, nie po to, żeby obserwować nóżki, które sobie spływają po ściankach, tylko żeby móc za chwilę zaniuchać i mam nadzieję być zaskoczonym złożonością owoców i słodyczy, która jest w tej whisky. Tak jak w przypadku 10-letniego Aberlauera, trzeba uważać, to pierwsze zaniuchanie jest dosyć mocno bijące alkoholem, ponieważ jest to whisky, która nie ma podanego wieku. Można się spodziewać, że jest to whisky po prostu bardzo młoda. Dużo słodyczy jest wyczuwalne już w samym zapachu. Zdecydowanie jest tutaj bardzo dużo miodu i jakichś takich wrzosowych, powiedzmy, wywarów. Powiedziałbym, że jakaś skórka jabłka, skórka gruszki, coś w tym stylu, takich słodkich, powiedzmy, z późnych zbiorów owoców, już takich mocno dojrzałych. Czas chyba spróbować. Bez dodanej wody, trochę mocno czuć alkohol na samym początku, ale tego można się spodziewać. Oczywiście nasza jama ustna i nasze kubki smakowe się do tego alkoholu przyzwyczają po chwili, więc nie będzie ten drugi, trzeci łyk już nie będzie taki drapiący. Natomiast sama ta alkoholowość nie jest jakaś mocno uderzająca. Ona szczypie i piecze troszeczkę przez naprawdę pierwszą jedną czy dwie sekundy, więc i bardzo szybko znika. Także to jest całkiem w porządku. Czuć ciepło w gardle, rozgrzewającą pieprzność. Natomiast zdecydowanie jabłka. Zdecydowanie skórka dobrego, dojrzałego jabłka jest tutaj wyczuwalna. Może trochę gruszki, jakieś morele. Trochę coś w taką stronę mi się kojarzy. Na butelce jest powiedziane, że są tutaj też cytrusy i jest tutaj trochę takiej cierpkości, jakby nie z samego miąższu cytryny, tylko ze skórki cytrynowej, tej części takiej białej, która jest trochę kwaskowata, trochę gorzka i taka cierpka w tej swojej kwaśności, powiedzmy. Tutaj jest coś podobnego. To jest taka gorzkość, która nie kojarzy się z czekoladą, tylko właśnie z jakąś taką owocową cierpkością na języku. Nie taka jak w Aroni na przykład, ale taka bardziej w stylu właśnie takiej gorzkiej części cytrusów. Bardzo przyjemna swoją drogą. Po chwili pojawia się trochę cukru i troszeczkę tego miodu, powiedzmy, takiego miodowrzosu właśnie, wywaru z wrzosa. Jest bardzo delikatna, bardzo gładka. Niestety siedzi dosyć krótko na języku i teraz zaczynają już zanikać te fajne owocowe nuty. Zostaje sam cukier i miód. Troszeczkę pieprzu, troszeczkę jakichś takich rzeczy, które na pewno się kojarzą ze świeżą dębiną, ponieważ no jest to jednak pierwsze napełnienie i jest to bardzo młoda whisky, więc to będzie na pewno wychodziło. Dodam sobie kropelkę wody do niej i zobaczę, jak to będzie po delikatnym rozwodnieniu. Delikatne rozwodnienie nie daje dużo, jeżeli chodzi o zapach. W zapachu zaczynają wychodzić te wrzosy, ale ta słodycz miodowa zaczyna gdzieś znikać i samo to bogactwo owoców też zaczyna znikać w zapachu.
W smaku jest podobnie. Ta owocowość zaczyna znikać, natomiast wychodzi ta słodycz, miodowość i wrzos. Ta gorzkość i delikatna dębina zaczyna po chwili wychodzić i nie trzyma się specjalnie długo na języku, ale te owoce bardzo szybko zanikają. I są tylko jakieś takie bardzo delikatne nuty pozostają na języku. I tak, wydaje mi się, że można tutaj wyczuć trochę torfu. I dokładnie tak jak mówię, torfu, a nie dymności. I tutaj jest jedna ciekawostka na temat skapy. Ta torfowość jest wyczuwalna dlatego, że woda, której skapa używa do produkcji swojej whisky, jest po prostu ze źródeł, które są pod warstwą torfu. I sama ta woda ma podobno aromat dosyć mocno torfowy. Więc skapa nie używa torfu do wędzenia swojej whisky, tak jak jest to robione na Islay, czy też nie używa mieszanki wrzosu i torfu, tak jak to robi Highland Park na przykład, ale ma troszeczkę tej torfowości takiej. Może teraz po dłuższej chwili faktycznie ta torfowość wjeżdża dużo mocniej i jest dużo bardziej wyczuwalna, albo sobie teraz wkręcam, bo po prostu o tym myślę. Ale ten torf jest tutaj obecny. I to bardzo mocno odróżnia też skapę od Highland Park, ponieważ Highland Park jest trochę faktycznie wędzoną whisky. Skapa nie ma tego wędzenia zupełnie, ale ma troszeczkę tego torfu. I to, co jest też bardzo ciekawe, te destylarnie są tak bardzo blisko siebie, ale są bardzo różne, ale produkują whisky, które są bardzo różne w smaku. Za jakiś czas pewnie też wrzucę recenzję Highland Parka 12, którą mam w zanadrzu, jest nagrana i czeka na publikację. Fajna whisky, bardzo lekka, bardzo przyjemnie się ją pije, bardzo delikatna, bogata w te owoce. I sam ten marketing, który oni tutaj mają, to logo, to pudło i tak jakby ten mit tego, że oni w takich ciężkich warunkach, takich bardzo zmiennych żyją, jest do pewnego stopnia fajny, taki romantyczny. Natomiast problem jest taki, że z tego co widziałem w dużych polskich sklepach, takich jak singlemalt.pl i Dom Whisky, tej whisky w tej chwili nie ma w ofercie. Więc możliwe, że gdzieś będziecie w stanie dostać jakieś pojedyncze sztuki, może z jakiegoś specjalnego sklepu. Natomiast jeżeli będziecie w Szkocji i wam się nadarzy, to może nie jest to jakaś super fantastyczna whisky do picia, ponieważ ona też nie jest specjalnie tania. Ja ją kupiłem na promocji, gdzie była przeceniona chyba 10 funtów, albo i lepiej nawet. Nie jest ona, powiedzmy, niczym lepsza od tego Aberlauera 10-letniego, o którym mówiłem ostatnio, jeżeli chodzi o smak. Jest słodsza i jest bardziej owocowa, natomiast jej przystępność oceniłbym na podobnym poziomie, ale ten marketing tego, jak to wszystko wygląda fantastycznie, jaki to ma piękny karton, jak on ma piękną taką romantyczną otoczkę i świetną historię i te nawiązania do Wikingów i tak dalej, sprawiają, że według mnie to jest bardzo dobra whisky na prezent dla kogoś, kto się whisky interesuje, ponieważ jest to bardzo mało znana destylarnia i produkuje praktycznie oprócz tej skapy Skiren tylko jeden czy dwa inne wypusty. Więc cała ta otoczka i taka tajemniczość tej destylarni jest bardzo fajna i na pewno jeżeli chcecie komuś zrobić prezent, to jest fajna, ciekawa opcja. To tyle na dzisiaj. Dzięki. Mówił do was Knurkonesur. Pozdrawiam.